No siemanko, zakapiory, gramy dalej w Dave the Diver. Już nie wiem, który mamy odcinek, chyba 6. Coś koło tego. No a póki co jest nowy dzień, tak już popołudnie w zasadzie, nie? Więc zanurkujemy sobie. I no postaramy się jak najwięcej tutaj hajsu uzyskać. Nie spojrzałem w sumie, jakie mam questy. Ajajajajaj. Może jeszcze mi się wyświetlą tutaj. Zobaczymy po lewej stronie do góry. Ach ta, piękna jest ta gra. Follow Signal Location i Serve Hall coś tam. Dobra, czyli mamy coś zaserwować i mamy pójść do tego sygnału, który tutaj jest, nie? 120 metrów, więc idziemy z głównym questem. Uj, ale się zagapiłem, ale fuszera odwaliłem. Jak zawsze, jak zawsze. Dobra, zbieram sobie te muszelki. Nie mam dlatego pojęcia, po co one są. Po co są one? Nie wiem. O, butle z tlenem, zajebiście. Dobrze, i tu są te rybki. One są dosyć cenne. Jeszcze mamy tu oxygen tank, więc ja sobie tu na chwilę przycupnę. Ale ze mnie, kurde, nie umiem trafić. Taką fuszerę odwalam, że to jest po prostu niepojęte. Czekajcie, tu są rybki. To są Nemo. Ta babka Dory, co była od Nemo, to są właśnie te ryby. To są chyba zwykłe sardynki. No. Nie umiem trafić, nie? Dobra, mamy tutaj tank, więc ja ten tank sobie wykorzystam. Tutaj mamy jakąś zwykłą rybkę, więc ją sobie wciągniemy, weźmiemy też drewno. To nam się przyda przecież do robienia broni, nie? Te chyba były coś warte, rainbow. Dwie gwiazdki, więc ta duża nie jest. Mamy generalnie taki zapas tlenu, że nie muszę się tym przejmować za bardzo. O, jakąś małą złapałem. Orbicular Batfish. Takiej rybki jeszcze nie mieliśmy. Dobra, ja sobie na razie zejdę głębiej troszkę, bo tu jeszcze mamy oxygen tank, więc źle nie jest, nie? Myślę, że sobie swobodnie ze wszystkim tutaj grubo poradzimy. Na razie jeszcze tanka nie łykamy. Fajnie, że rozwinęliśmy troszkę postać, nie? Bo to nam pozwoliło właśnie na to, żebyśmy mogli sobie tutaj dłużej podziałać. O, dziabnął mnie. Czekajcie, bo ta duża, przydałaby mi się lepsza broń. Niech ucieka, niech spiernicza, jest skrzynka. Nie, nie, nie. Dziabać ją. Kurde, nie udało mi się. Jeszcze raz. Naprawdę trzeba napierniczać mocno. Zapomniałem, że mamy tą spluwę. Moglibyśmy ją wykorzystać na tego zielonego dziada. No dawaj go, dawaj go. Jest. Teraz jego możemy sobie tutaj upędzlować, bo ta jest dużo warta. Green Humped Parrotfish. I tutaj mamy chyba jeszcze możliwe, że jakąś broń lepszą. O, jest coś tam zatopionego. Mamy też oxygen tank. Ja natomiast na razie z niego nie skorzystam. Wrócę się do tego oxygen tanka, który był tam do góry. Myślę, że możemy nawet tutaj sobie sprintem popłynąć, żeby szybciej było, żeby nie marnować za dużo czasu. Już nas woła, że niestety toniemy, ale spokojnie. Tlen sobie doładujemy tutaj. O, myślałem, że daje na maksa. Patrzcie, nie daje na maksa. Dało nam 50 chyba, tak? 50 jednostek tlenu. To ciekawe. To tak naprawdę to tutaj ten tlen też byśmy musieli wziąć, nie? To ten weźmiemy, by się na maksa doładować. 108. To 40? Nie, bo to na maksa teraz dobiło. Okej. To przepyjmy sobie do sygnału. Jeszcze 80 metrów musimy popłynąć. Ja tutaj uważam na te ryby. Mamy tylko 3 naboje. Więc musimy uważać. Czy to jest tu? To nie jest tu. Tu jest jakiś zatopiony statek. I tu jest skrzynka z bronią. To na pewno chcemy otworzyć. Fishnet. Może być fishnet. I amunicja. Świetnie. A, zapomniałem. Wziąłem fishneta, a lepsza była tam ta spluwa do walki. No nic. Spróbujemy popłynąć jeszcze tutaj dalej. Żelazo. Starfish. Ujojojojoj, gryzie, gryzie. Na razie nie chcę walczyć. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to też nie będę się tutaj pocił, żeby powalczyć, nie?
Tu jeszcze mieliśmy Escape Poda. Rozglądam się, czy tu fisztanki są. Jest skrzynka z bronią, może coś lepszego znajdziemy. Jakiś upgrade. Upgrade'owaliśmy spluwę do nie wiadomo czego. Tam jest skrzynka. Dobra, myślę, że zejdziemy na większą głębokość. O ile nam pozwoli na taką głębokość zejść, bo ja teraz nie pamiętam, do ilu jestem w stanie zejść. Chyba do 80 metrów, nie? Tak mi się wydaje, ale nie umiem sobie przypomnieć. Tu mamy oxygen tank, więc na razie jego nie ruszamy. Jeszcze 30 metrów głębokości. Ciekawe, co się znajduje na samym dnie. No, pewnie taki jest cel, żeby zejść na samo dno. I tu już mamy critical depth. Będziemy bardzo szybko tracili tlen. To jest... nie wiem, co to jest. Żelazo. Nie, LED, czyli ołów. Ja sobie wezmę, bo to... tego nie mieliśmy wcześniej. Ale patrzcie, no nie jestem w stanie zejść tam tak głęboko. 80 metrów to jest max, chyba że trzeba. Wiecie co? Zrobimy tak. Cofnę się. Doładuję sobie oksygenu, troszkę tlenu. I zejdziemy sobie faktycznie na tą głębokość, bo tam jest tylko... ile tam było? 14 metrów, nie? Więc te 14 metrów to na swobodnie mogę sobie tam zejść. Tym bardziej, że mam właśnie zapasowe oxygen tanki, 2 po 50 sztuk. Więc jeżeli tak to zrobimy delikatnie tutaj po granicy, to myślę, że nam pozwoli, nie? 12 metrów. O, jest dziura. This is the place. To jest to miejsce. Sygnał pochodzi z środka. Musimy się pozbyć tych wszystkich tutaj, tych zapadliska takiego, żeby się dostać do środka, więc powinniśmy wyjść na zewnątrz chyba, tak? O, jakieś dziwne sygnały słychać. Coś słyszałem, ok. Więc tutaj mamy te zapadlisko. I to jest ślad tych rybek, nie? Więc dobrze, weźmiemy sobie lepszą broń. Lepszy harpun. Ja sobie tutaj wezmę tlin. Zejdziemy z powrotem na głębokość 80, bo tutaj za szybko jednak tracimy tlen, ale questa poruszyliśmy do przodu, więc jest bardzo dobrze. Nie? Mamy postępy, ja się z postępów oczywiście bardzo cieszę. Tam jest ten wir taki śmieszny, który nas wpycha i wypycha. Myślę, że możemy sobie do niego wskoczyć, jakieś kwarce czy coś tutaj, nie? O, tam był cooking pot. Właśnie do cooking pota bym chciał. Nie. Najpierw weźmiemy skrzynkę. Basic underwater rifle. No, to jest lepsze. Mamy tlin. Więc też się doładuję. Ajajajajaj, nie. Spycha mnie na kolce. Ale mnie dziabło. Kończ waść. Dwa razy mnie dziabło. Dobra, i teraz mi się uda tutaj przejść. Uważamy, bo płynie. Musimy poczekać, aż tu ten... To się tutaj zrobi, skończy. I tu mogliśmy teraz wskoczyć. Idealnie. I mamy jakiś ingredient dodatkowy. Natomiast jak tam wejść, to nie wiem. Co to jest? Majonez. Jest jakaś kreweta, której nie możemy ruszyć, ale tutaj coś jest. Uda nam się to podchwycić? No, chyba nam się uda. Ale to wiecie co? Muszę użyć tlen. I teraz możemy sobie wziąć long distance underwater ten. To jest świetne. A, bo to ma swoje też ten wykorzystanie. No, Lipton. Na dalekie dystanse. Więc ja sobie wypłynę, żebym mógł popolować po prostu na rybki. No, tą to na pewno bym chciał złapać. No, dawaj ją. No, teraz jest zdejzowana. Ładuj ją. No, ale ona jest silna. Jesus. Niesamowite. Patrzcie, ile razy muszę ją czepnąć. Ktoś liczy, ile to razy już ją dziabłem? Nie no, to ja chyba wezmę zwykłą spluwę i ją to ze zwykłej spluwy dziabnę, bo
33 obrażeń. No to jest dobra spluwa. Dwa razy ją musimy obrobić. Tutaj te pufferfisze możemy skosić. Tylko niech one się odpącznieją. Bo pamiętacie, one są sporo warte. Te pufferfisze, więc musimy wyczekać moment i dziabnąć te rybki. Dwa razy nam się udało dziabnąć, ale patrzcie, 33 damage'a zadajemy, a i tak dalej dycha dziadostwo. Dobra, udało się. Stealth puffer. I tego też będę chciał. Mamy dużo tlenu, więc i mamy też dużo amunicji, więc sobie pozwolę na dziabnięcie. No i teraz już nie mamy tutaj broni, więc musimy zelektryfikować te dziadostwo. Aj, chyba bez broni to ciężko będzie. Nawet nie pokazuje mi, ile damage'a zadaje. Ale wiecie co, tu mam przecież amunicję. Boże, ślepy ja. Ślepy głupi ja. No, to tutaj nawet nie trafiam. Boże, ślepota ze mnie. Pyk. A jak jestem w dużej odległości, to mogę ją dziabać tak, o. Świetnie. Dobra, i teraz zbieramy sobie... co to było? Miedź? Trzeba ostrożnie, żeby tego nie dziabnąć, nie? Bo to mnie tam ugryzie. No i co? Mamy jeszcze dużo tlenu. Mamy jeszcze zapas tlenu. Mamy możliwość tutaj ucieczki. Więc ja sobie po prostu poeksploruję, nie? Poeksploruję i pozbieram to, co się da. Na przykład dodatkową broń, prawda? Tutaj mamy wzmocnienie do harpuna. Zwykły harpun. To tego nie chcemy. Mamy algi. Ciekawe, czy tą murenę się da w jakiś sposób ustrzelić. Bo teraz mam broń w sumie. Nie, wygląda na to, że się właśnie mureny nie da. Aż kłoda. Jest jakiś półmisek ze srebra. Ojojojojojojoj, nie no. Pan rekin mnie tu. Ja rekina też chcę dziabnąć. Rekinka sobie dziabniemy ładnie, kulturalnie, tylko że gorzej, że z amunicji nie mam, nie? Ale on też nie jest nie wiadomo jak silny dziad. No, rekin jest o dziwo łatwiejszy niż tamta ryba, nie? Ta zielona. Ciekawe. Ale dobra, rekin jest nam potrzebny, bo to jest głowa rekina. Oj, proszę, przeciążyliśmy się samym rekinkiem. No i dobrze, no to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak sobie wykorzystać dodatkową butlę z tlenem. I po prostu pozbierać tutaj pomniejsze rybki, żeby nie marnować, wiecie, dnia. Już nie wiem, czy to jest potrzebne, nie? No ale... Ale cóż, no są różne rodzaje rybek, prawda? Ade, 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 ade. O Jezus, ale mnie tu zszokowało. Nie spodziewałem się, że nagle będzie jakaś minigierka. Zapomniałem tak naprawdę, przyznam wam szczerze, że są jakieś minigierki. Dobra, mamy dwie jakieś rank 3 rybki. Dziab, pudło. Pudło, ślepy, ślepy ja. O. Black spot. No i chyba wszystko. Lagoon, tiger fish. Dobra, eskapujemy się na zewnątrz. 37 kilo towaru zebraliśmy. Całkiem sporo. Odciśnieniowanie zakończone i wychodzimy sobie na zewnątrz pogadać z tym nerdem takim, tym archeologiem, tak? No bo tu wykonaliśmy questa. No właśnie dzwoni do nas dziad, nie? Znaleźliśmy miejsce sygnału tych ludzi podmorskich. Gościu się podjarał generalnie, ale musimy pogadać z Kobrą. Przyjdzie jutro i dogadają się, w jaki sposób tutaj pozbyć się tych kamieni, nie? Powinniśmy użyć bomby. Jakąś bombę podwodną. Jest jakiś problem. Dawno nie przybywały statki z zaopatrzeniem i no niestety będziemy potrzebowali bombowego eksperta, który nam na to pozwoli. Możemy użyć drona, który gościu zamówił, żeby odzyskać towary, które zostały zatopione na statku. I tam też może znajdziemy bombę, nie? Tylko musimy jakieś materiały do drona zebrać. Okej, okay. Where the currents flow.
Tam, gdzie jest jakiś przepływ, to znajdziemy części do drona, czyli prawdopodobnie w tym obszarze, co my tam się męczyliśmy, to znajdziemy. Mamy small net gun na 100%, tak, czyli prawdopodobnie będziemy mogli sobie zrobić. Co my tutaj zebraliśmy? Z nowych rzeczy jest ten flask, buteleczka oglaniona i gwiazda, nie? Dodatkowo rekina zebraliśmy, no i chyba na największą głębokość nam się udało teraz zejść, nie? Bo aż do 91 metrów, więc takie statystyki. Majonez nam się udało zdobyć, głowę rekinka. Z nowych rybek mamy ten rainbow wrasse, 6 golda warty. Orbicular batfish za 5 golda. No wciąż ten jest dużo warty, ale jednak widzicie pufferfishe. To jest warte robić. Kurczę, 90 high shiva. Co tu jest jeszcze takiego wartościowego? No tu już pomniejsze rybki, więc ten pufferfish to jest fest. Zielona ryba i pufferfish to na pewno. Natomiast rekin jeszcze się opyla, nie? No, no i generalnie te, co nas atakują, są dosyć wartościowe. No, Cobra approves. Dobra, idziemy do Bancho. Do sushi baru. Widać, że pojawił nam się quest, że musimy zebrać jakieś 3 przedmioty. Tam komputer, jakiś rodzaj silniczka i coś tam jeszcze było dodatkowego wyświetlonego. I kamera, nie? Do zdobycia. No, więc to będziemy musieli zrobić. I musimy zaserwować całego upieczonego rekina. Natomiast, żeby zaserwować rekina, to chyba powinniśmy zrobić research tutaj, nie? Bang. Nowy research. I mamy tą głowę rekina, więc możemy zrobić quest. 3 na 17. A to 3 kosztuje. My mamy 17. Dobra, czaję, o co w tym chodzi. Control detail. Yellowback fusiel jest potrzebny. Tego nie mamy. Tutaj mamy red-tooth tigerfish. To mamy. Dosyć sporo warte. Sos sojowy agar. Nie mamy tego agara. Nie pozbieraliśmy nigdzie. I kajime i black vinegar. Nie mamy black vinegar. Ale to możemy zaserwować, więc to byśmy sobie zresearchowali, nie? Jakiś dodatkowy przepis. Tych na razie nie ruszamy, bo też po co. Czy moglibyśmy coś zupgrade'ować w interiorze pod piątką? No to hajsy kosztuje, nie? Jakiś nowy rodzaj stołu, ten jest brickowy, ten bardzo ładny. Cancel. Tego nie chcemy. Myślę, że zmienimy styl orientalny. Pod dwójkę krzesła jakieś mamy nowe. Pod szósteczką jakieś dekoracje się pojawiły nowe. Pod ósemeczką pojawiło się sushi knives. I pod dziewiąteczką mamy jakieś te obrazki. Teraz nie używamy żadnego, ale możemy dać kaligrafię, albo tutaj wspólnie sobie siedzimy, to sobie damy to. No i apply, nie? Dobra, więc mamy obrazek. I co? I startujemy dziennym. A nie, jeszcze menu, przepraszam. Przepraszam. Musimy dodać do menu. Zrobimy sobie tutaj to zaserwujemy w ilości 3 sztuk, bo to jest sporo warte. To sobie możemy zaserwować, no jedno tylko, bo mamy taką recepturę. Dodatkowo myślę, żebyśmy poszli w te... To jest sporo warte, to jest rekina znowu, ale wiecie co, na razie bym sobie dał... tego mamy 16... Zielona rybka, nie, pufferfish gdzieś tu był. Jellyfish możemy dać, a tego bym się pozbył, bo to mi tu zalega. Szukam, gdzie tu jest pufferfisha. Nie widzę. Zebrałem z pufferfisha po 90 warte. Ale nie widzę, że to można w ogóle z tego zrobić coś z tego. Bardzo ciekawe. No nic, no to musimy w takim razie rekinie mięso tutaj zaserwować. Mamy tego bardzo dużo, natomiast nie ma sensu aż tyle ładować. Dajmy sobie 5, bo to się zmarnuje, nie? I z innego menu dajmy sobie jeszcze coś tutaj jest więcej warte. No niech będzie to. Też sobie dajmy 5. Okej. Zamknij.
I chyba tyle na razie, nie? Bo nic więcej tutaj z researchu jeszcze nie zrobimy. Z menu moglibyśmy upgrade'ować drinki, natomiast to jeszcze się tutaj nie udaje. No dobrze, więc startujemy. Startujemy klawiszem E, dobra. Jozdo. Dobra, jest babeczka. Ona tu chciała tą głowę rekina, nie? Ajajaj, no. Miałem głowę rekina, ale rozumiem, o co chodzi. Ja je wykorzystałem do menu, więc musiałbym wycofać nagle. Szybko. Oj, babeczka nam się tutaj zrobiła smutna. Ona tam chce, dobra, idziemy jej zanieść. Disgusting, bla bla bla. Ale dostałaś, co chciałaś. Boże drogi, jakie te wstawki są masakryczne. A babka się podjarała, że jest super zarąbistem. Jak tu nie kochać takich posiłków? Babeczka nam pomoże w interesie. Pomoże nam troszkę zarządzać tutaj i załatwi nam jakichś klientów dodatkowych, nie? No jakąś reklamę nam zrobi generalnie, więc spoko. Mamy nowy content, mamy możliwość zatrudnienia pracowników, więc spoko. Dobra, babeczka nam teraz opowie, w jaki sposób możemy zatrudnić pracowników. Pod trójeczką mamy pracowników, dobrze, czyli naciskamy trójeczkę i mamy pana w kuchni, zatrudniamy. Ok, press control to post a hiring notice, dobra, i to coś tam kosztuje. I mamy TV reklamę, jakąś kartki, tak, albo internetowa reklama. Na razie mamy wziąć zwykłą taką pocztówkę, bierzemy. I jakiś łepek tam chodzi i rozdaje, nie? Karteczki, ulotki. No i spoko. No i następnego dnia przyjdzie jakiś łepek i ten. Dobra, bo my tu mamy robotę, ona nas zagadała, a to nie o to chodzi, nie? Szybko, dawaj tu żarcie, ale się napocę. Spodź się na mnie, siłaczu, biegaj. Na razie nie zmywamy. Musimy tutaj opędzlować ludzi, którzy są cholernie głodni. Serwuj, który szybciej padnie, to padnie szybciej. Dawaj. Dobra, następny klient. Dobra, to myślę, możemy teraz wyczyścić w międzyczasie, ale jest bardzo fajna jest ta gra. Kurde, wciągam się. W międzyczasie możemy tu oczyścić bałagano. Bałagan to hajs. Dodatkowo byśmy musieli tutaj zrobić troszkę wasabi. Okej. Już, wiem, biegnę. Menu mamy na razie całe, więc menu nie zmieniamy. Nie zdążę ze wszystkim. Nie ma opcji, żebym zdążył. Ajajaj, dobra, skończyło się. Dwóch niezadowolonych. Więcej nawet jak dwóch. 10 lajków dodatkowo, hajsu 319, no i to jest dopiero biznes. This is business. Wydatków mieliśmy 17, nie wiem na co idą wydatki, jakieś wydatki operacyjne, coś, spoko. No to dzionek kończymy, pieniędzy mamy dużo i to będziemy mogli zainwestować też w ten, w lepszy wygląd, prawda, tutaj naszego lokalu. To będziemy też zmieniali stale na bieżąco, no a tutaj kończymy dzień, odcinek i tak długi, przedłużyłem o te parę minut, a telefon sobie zostawimy na następny odcinek. Trzymajcie się, na razie.